Środa, 18 dzień października, Violetta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Odnowiona droga i dodatkowe parkingi przy ulicy Kleberga. Wydaje mi się, że to jedno z największych zadań drogowych realizowanych wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Bolesławianka. I ta współpraca owocuje, bo można zrobić razem więcej. Bezpieczniej w Ocicach. Dzieciaki niejednokrotnie musiały uciekać gdzieś na pobocza, między gdzieś tam drzewami się chowały, bo nie było po prostu którędy iść do szkoły. 788 tysięcy złotych kosztowały remonty dróg i chodników przy ulicy Kleberga na osiedlu 40-lecia. Ta inwestycja była kolejną, którą miasto zrealizowało wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Bolesławianka. Remont i nowa asfaltowa nawierzchnia na 153 metrach drogi bocznej do ulicy Kleberga na osiedlu 40-lecia i poszerzenie jej do 5 metrów, odwodnienia i uporządkowanie okablowania w strefie ulicy, no i niebagatelna sprawa zwiększenia liczby miejsc parkingowych z 19 do 37. To wszystko jest efektem prac remontowych, które w tym miejscu przeprowadzono. Przed chwilą rozmawiałem z mieszkańcami, są bardzo zadowoleni. Co prawda pytali, czy te miejsca parkingowe nie mogłyby być szersze, ale jakby były szersze, to byłoby mniej miejsc parkingowych, natomiast dzięki szerokości drogi można tutaj również wjeżdżać bezpiecznie tyłem, co oznacza łatwiejsze manewrowanie. Tę inwestycję miasto przeprowadziło wespół ze Spółdzielnią Mieszkaniową Bolesławianka. Cała ta dzielnica to bowiem budynki spółdzielcze. To jest kolejna inwestycja, którą realizujemy wspólnie z Urzędem Miasta. Ta droga i droga przy ulicy Kleberga, były to dwa etapy podobnych prac. Zakres spółdzielni polegał na wykonaniu chodników, których tu nie było, więc znacznie poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców. Poszerzona jest droga, wybudowane są nowe parkingi, więc wszystko dla mieszkańców, dla bezpieczeństwa, dla wygody. Wspólne przedsięwzięcia miasta i spółdzielni mieszkaniowej obejmowały dotąd różne prace. Poza remontami ulic i chodników były też place zabaw dla dzieci. Remont drogi kosztował w pierwszym etapie 322 tysiące złotych, a w drugim 466 tysięcy. Miasto wydało niemal 600 tysięcy złotych, a spółdzielnia 189 tysięcy. Wydaje mi się, że to jedno z największych zadań drogowych realizowanych wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Bolesławianka i ta współpraca owocuje, bo można zrobić razem więcej, a więc oprócz drogi, która została wyłożona asfaltem najnowszej generacji, oprócz tych miejsc parkingowych, których jest zdecydowanie więcej dzięki poszerzeniu drogi o pół metra, wykonany został chodnik, wykonane zostały obejścia śmietników. I to z pewnością nie będzie koniec współpracy samorządu miejskiego ze spółdzielnią. Perspektywa tych wspólnych działań obejmuje nadal i remonty dróg, i działania w otoczeniu budynków mieszkalnych, czyli place zabaw oraz tereny zielone. Bezpieczniej jest już w Ocicach, a wszystko za sprawą zakończonego remontu tamtejszej drogi i wybudowaniu chodnika w tej miejscowości. Na remont tej drogi mieszkańcy Ocic czekali od bardzo dawna, ale już od niedawna jeżdżą po nowej drodze, którą udało się wyremontować dzięki wspólnej inwestycji bolesławieckiego powiatu i gminy Bolesławiec. Ta droga, w zasadzie przebudowa drogi przebiegającej przez miejscowość Ocice, stanowi element drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 94, czyli miejscowość Brzeźnik, z granicami powiatu i z miejscowością Włodzice, już w powiecie lwóweckim. To jest druga co do wielkości inwestycja prowadzona przez powiat bolesławiecki w tym roku, inwestycja drogowa. Tą największą oczywiście jest budowa drogi powiatowej na odcinku między Osiecznicą i Rudawicą z budową dwóch mostów w Świętoszowie. Ale ta była ważna przede wszystkim z powodów społecznych. Tak? Mieszkańcy uskarżali się na to, że stan drogi i wzmożony ruch związany z przebudową drogi 297 powoduje, że no, życie w tej miejscowości jest bardzo utrudnione i mało komfortowe. Mamy nadzieję. W Ocicach wyremontowano około 2,5 km drogi. Przy okazji remontu ulicy wybudowano też około 2 km chodnika. Inwestycja ma charakter odtworzeniowy i przebiega po śladzie, czyli po istniejącej działce drogowej, która nie pozwoliła na poszerzenie ani chodnika, ani samej drogi. Tak jak wcześniej mówiłem, droga ma szerokości od 5,20 do 6 metrów. Zostały miejscowo
również oczyszczone rowy, zostało usprawnione odwodnienie. Wszystkie wjazdy na posesję do gospodarstw zostały utwardzone tu. Jest to nasz wspólny sukces, droga powiatowa przebiegająca w obrębie gminy Bolesławiec, czyli obydwie strony były zainteresowane, żeby po wielu, wielu latach zabiegów doprowadzić ten szlak komunikacyjny do dobrego stanu technicznego. Jak twierdzi tutejsza radna Ewa Sondaj, nie obyło się bez problemów w trakcie remontu, ale te zgłaszane do starostwa były na bieżąco rozwiązywane. Tak naprawdę zaraz, jak tylko wykonałam jakikolwiek telefon z prośbą o pomoc, o to, że gdzieś tam coś się zadziało, czy wjazd jakiś jest nie tak zrobiony, czy cokolwiek innego, natychmiast zaraz była reakcja. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować w imieniu mieszkańców wsi Ocice za tą wspaniałą inwestycję. To jest to, co spędzało sen z powiek zarówno władzom powiatu, jak i władzom gminy, ale przede wszystkim nam, mieszkańcom wsi Ocice. Z tego powodu chociażby, że bezpieczeństwo dzieci było tutaj najważniejsze dla nas. A od samej góry, praktycznie od tablicy wsi aż tutaj do krzyżówki, nie było w ogóle chodnika, więc dzieciaki niejednokrotnie musiały uciekać gdzieś na pobocza, między gdzieś tam drzewami się chowały, bo nie było po prostu którędy iść do szkoły. W dobie remontów dróg w powiecie droga przez Ocice stała się niezwykle ruchliwą trasą, ale wykonanie chodnika znacznie poprawiło bezpieczeństwo tutejszych mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, którzy bezpiecznie idą już do szkoły. Dodatkowo ustawiono znaki ograniczające prędkość ruchu do 40 km na godzinę. Droga przez Ocice to obecnie najważniejszy objazd między Bolesławcem a Lwówkiem i tak będzie do jesieni przyszłego roku, bo do tego czasu planowany jest remont drogi 297. Także od 2010 roku powiat bolesławiecki starał się tą drogę zrobić. Były dwa podejścia skorzystania z tak zwanego programu przebudowy dróg lokalnych. Nie udało się, ale teraz dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego, powiatu i gminy doszliśmy do porozumienia. Udział gminy jest dosyć duży, bo 1 200 000 zł to jest dosyć spora kwota, jeżeli chodzi o budżet gminy na drogę, która jest drogą powiatową, ale ona służy dla mieszkańców gminy Bolesławiec, no a tak naprawdę i dla całego regionu. Bo obecnie z Ocic po nowych drogach można już jechać w kierunku Bolesławca, Brzeźnika i Lwówka Śląskiego. Sama inwestycja w Ocicach kosztowała ponad 1 800 000 zł. Oprócz 2 km drogi w Ocicach, pozostałe 5 km pomiędzy Brzeźnikiem a Włodzicami zrobiła Dolnośląska Służba Dróg i Kolei w ramach przygotowania objazdu. Za oszczędności na inwestycji w Ocicach uporządkowano pobocza i postawiono zabezpieczające bariery. Policja podsumowała akcję prędkości. Od tej informacji rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Stu 5 kierowców zostało ukaranych mandatami za nadmierną prędkość w trakcie jednodniowej akcji policji skierowanej właśnie na kontrolę dozwolonej prędkości. Niedostosowanie jej do ograniczeń i warunków pogodowych to bowiem najczęstsza przyczyna wypadków na drodze, więc takie kontrole są jak najbardziej potrzebne. W 3 przypadkach zatrzymano kierowcom dowody rejestracyjne za zły stan techniczny ich pojazdów. Bolesławieccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o włamanie i kradzież do piwnicy. Stało się to po zgłoszeniu tego faktu przez właściciela piwnicy. Podejrzanego o kradzież wskazał pokrzywdzony. Policjanci zastali go w jego mieszkaniu, w którym były przedmioty pochodzące z przestępstwa. 35-letni złodziej przyznał się do kradzieży i nie było to jego pierwsze przestępstwo. Grozić mu będzie kara więzienia do 10 lat. W Miejskiej Bibliotece Publicznej czynna jest wystawa z okazji stulecia niepodległości Polski. Odbędą się tam jeszcze spotkania dotyczące tego historycznego procesu. I tak w poniedziałek 23 października bolesławianka Elżbieta Erban, autorka 3-tomowej sagi historycznej, opowie o tradycjach walki o niepodległość Polski w oparciu o historię swojej rodziny. Spotkanie odbędzie się o godzinie 11.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 23 października uruchamia telefon zaufania dla osób w kryzysie. Dostępny będzie codziennie od 20 do 22. Dyżurny psycholog udzieli doraźnej pomocy psychologicznej i poinformuje o istniejących możliwościach otrzymania wsparcia i wyjścia z kryzysu. W ramach tygodnia kodowania od dziś do piątku w Zespole Szkół Elektronicznych odbywać się będą specjalne zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie zapoznają się z podstawami programowania w grze edukacyjnej. Prowadzone też będą lekcje z podstaw robotyki i programowania. Starostwo powiatowe poszukuje kandydatów do opiniowania ofert w konkursie ogłoszonym na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Starostwo czeka na kandydatów do komisji wskazanych przez organizacje pozarządowe. A sam konkurs dotyczy prowadzenia punktów w przyszłym roku. Na ten cel powiat zamierza przeznaczyć ponad 121 tysięcy złotych. W Bolesławieckim Oddziale Archiwum Państwowego można oglądać wystawę pracy zmarłej 10 lat temu bolesławieckiej artystki Jolanty Ajlikow-Czarneckiej. To inicjatywa jej bliskich i osób, które były związane z artystką. Jolanta Ajlikow-Czarnecka do Bolesławca przyjechała wraz z mężem z Warszawy po wojnie. Jako nauczyciel miłość do sztuki zaszczepiła kilku pokoleniom bolesławian. Ewa Browarczyk uczyła się pod okiem artystki w liceum pedagogicznym. Także pani profesor zawsze wspomagała tych, w których coś tam widziała, że jak inni nauczyciele na straty, to ona dopinała skrzydła. Jak wspomina córka artystki, Jolanta Ajlikow-Czarnecka powtarzała, że została nauczycielem na sekundę, a ta sekunda trwa do końca. Mama była twórcą właściwie z krwi i kości. Wyrosła w domu twórców, ponieważ moja babcia była pianistką, jej ciotka była aktorką w Teatrze Osterwy, przebywali artyści, tancerzy, operowi, bo mieszkaliśmy pod Warszawą, prawda? Z Warszawą, taki rzut beretem w domku letniskowym, bo wiadomo, mieszkanie w Warszawie w czasie okupacji uległo zniszczeniu, zostało spalone. Na wystawie możemy zobaczyć szkice, które Jolanta Ajlikow-Czarnecka robiła już jako mała dziewczynka, poprzez obrazy i kolaże, które powstawały w kolejnych etapach jej twórczości. Na wystawie można też obejrzeć sporo zdjęć artystki pochodzących z prywatnego archiwum jej bliskich. Razem z panią Ewą, panią Tatianą wpadłyśmy na pomysł przy poprzedniej wystawie, która była 9 czerwca, poświęcona absolwentom liceum ogólnokształcącego i również w części pani profesor, że ta wystawa dla pani profesor zorganizowana w 10. rocznicę jej śmierci jest jak najbardziej konieczna i oczekiwana w Bolesławcu. Na piątkowym otwarciu wystawy zjawiło się wielu byłych uczniów artystki, a także mnóstwo osób, które były związane z Jolantą Ajlikow-Czarnecką. Na wernisażu obecny był też prezydent Bolesławca. Ja nie byłem uczniem pani profesor, albo inaczej. Pomimo, że nie byłem uczniem, to się dużo od niej nauczyłem, bo ja chodziłem do klasy o profilu muzycznym. Ale czasami śpiewać się nie będę, może niekoniecznie. Czasami zdarzało mi się trafiać do pani profesor, ale zupełnie inny okres mojego życia, kiedy przez 7 lat pracowałem w pierwszym liceum ogólnokształcącym, a trafiłam, miałem to ogromne szczęście, że trafiłem w czasie, kiedy ta szkoła świętowała najwyższe sukcesy pod wodzą pani dyrektor Anny Banieckiej. Pani profesor była moim mentorem, można powiedzieć, w bardzo wielu sytuacjach wspierała mnie duchowo, jak wyczuwała te momenty, w których trzeba przede wszystkim pomóc młodemu adeptowi. Na otwarcie wystawy przybył też wicestarosta bolesławiecki. Ja oczywiście teraz nie będę mówił jako pan wicestarosta bolesławiecki, będę mówił jako uczeń pani profesor. Miałem tą przyjemność, że przez 4 lata pani profesor mówiła do mnie i moich koleżanek, koleżanka stoi ze mną z klasy, mówiła do nas, czym jest sztuka i że jest jednak subtelna różnica między dziełem Caravaggia, a nawet najśliczniejszą fototapetą Paldy.
Na wystawie możemy zobaczyć m.in. portret artystki wykonany przez jej wnuczkę Noemi Stysiak, która również została malarką. Obecnie mieszka i studiuje w Londynie w Królewskiej Szkole Rysunku, ale nie tylko ona odziedziczyła po babci talent artystyczny, także dwie córki artystki skończyły grafikę. To druga wystawa poświęcona Jolancie Ajlikow-Czarneckiej. Pierwsza zorganizowana została w Muzeum Ceramiki tuż po śmierci artystki. Prace ceramiczne, malarskie, zdjęcia i rzeźby. Taką multiwystawę można oglądać w Teatrze Starym. Młodzieżowy Dom Kultury chwali się zdolnościami byłych i obecnych uczestników pracowni Jolanty Mysłek-Michnowskiej, a także artystów związanych z MDK-iem. W Galerii Teatru Starego możemy oglądać prace wykonane w ubiegłym roku szkolnym w pracowni rysunku i malarstwa Joanny Mysłek-Michnowskiej, a także te, które udało się wykonać na plenerach, w tym na corocznym plenerze ceramicznym. W tym roku dzięki staraniom Jarosława Sawickiego uczestnicy pleneru mogli posmakować nowego sposobu tworzenia i wypalania ceramiki, tak zwanego raku. I wystarał się o piec do raku dla naszej pracowni i prowadził ten wypał. I bardzo ciekawe efekty. Pierwszy raz to było coś nowego i myślę, że dalej będziemy w tym kierunku szli, bo bardzo ciekawe rzeczy powstały. Ciekawe, bo to technika, jak mówią ceramicy, pełna przypadku i niespodziewanych efektów. Gorące naczynia wyciąga się szczypcami z pieca i przenosi do pojemnika z trocinami. Z powodu gwałtownej zmiany temperatury naczynia ulegają silnemu szokowi termicznemu, co powoduje pękanie szkliwa i powstawanie na nim miedziowych efektów. Ciekawie było również na plenerze malarsko-rysunkowym w Piechowicach. Cudna atmosfera, piękne widoki, wspaniałe wycieczki, no i piękne prace, które prezentujemy tutaj na tych sztalugach. Prezentowane na wystawie kopie obrazów Stanisława Wyspiańskiego ozdobią ściany Młodzieżowego Domu Kultury. Już po raz czwarty możemy oglądać w Teatrze Starym fotografie Magdy Przebiędy. Tym razem zatytułowała je Na granicy z Arkadią. No, dla mnie to jest wielka radość, mogąc podzielić się tym, co robię. Fotografie nawiązują do młodzieżowych gier fabularnych opartych na fantastyce. Pod każdą fotografią są krótkie teksty napisane przez młodych mistrzów gier fantastycznych na temat danego zdjęcia. Na wystawie można również obejrzeć pracę Agnieszki Krawczyk, byłej wychowanki MDK-u. Polecam też pracownię ceramiczną pani Asi. I słuchajcie się jej. Obecnie Agnieszka Krawczyk jest studentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Po wydarzeniach spotka się z Państwem Bogdan Mazurkiewicz, który wybrał kolejną porcję materiałów z naszej telewizyjnej taśmoteki, a na nowe informacje zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia.